Jest często taki kłopot, kto ma zapłacić rachunek za ten obiad, lunch, kolację. Zasada jest bardzo prosta i to nie tylko dotyczy etykiety służbowej, ale generalnie jest tak, kto zaprasza, to jest gospodarz i ten gospodarz powinien zadbać o wszystko, także o to, żeby zapłacić ten rachunek. Ale rachunek można zapłacić, uregulować w elegancki sposób, ale można to zrobić brzydko. Najbrzydszy sposób to jest wtedy, kiedy gość siedzi przede mną i rozważam, tak, jaki tu jest. Jeszcze powiem, o, nie mam okularów, możesz zobaczyć, jaki jest rachunek. Nie, najładniej byłoby wtedy, kiedy reguluję poza stolikiem. Można się nawet umówić z kelnerem, z kelnerką na to, żeby ten rachunek był uregulowany wcześniej albo już po, jeżeli to jest znana restauracja, jeżeli chodzimy tutaj częściej. Czasami zdarza się bardzo ładna forma taka, kiedy organizuję lunch biznesowy. Proszę kelnera o uregulowanie rachunku z kwoty, którą już przekazuję przed tym lunchem, przed tą kolacją. Daję oczywiście większą kwotę, żeby już też ten kelner mógł nie tylko opłacić rachunek, ale także potrącić sobie napiwek i z góry go określam. Jeżeli jest wyższy, no to też jest bardziej serdeczna obsługa. Chociaż tak nie powinno może być, że tak, im wyższy rachunek, im wyższy procent, no to lepsza obsługa. Ale coś w tym może jest. I też nie można się zgodzić, żeby na przykład mój gość chciał chociaż napiwek pozostawić. Wszystko. I ta główna kwota, która jest tą kwotą rachunku i też napiwek powinien być uregulowany przez gospodarza. Ale jeżeli gość, będąc zaproszony do restauracji, powie mi, no dobrze Irena, ale możemy pójść, ale każdy płaci za siebie. Ja mówię, nie, no proszę, jeżeli ta osoba będzie jednak nalegała. Nie, wiesz, w mojej firmie jest tak, że każdy musi jednak za siebie zapłacić. No to wtedy należy się jak najbardziej zgodzić i uszanować czyjąś prośbę. Natomiast jeżeli nie ma takiej propozycji z drugiej strony, no to nie powinno być żadnych problemów z tym, kto zapłaci ten rachunek.